Za nami mecz Czarni Sosnowiec, AZS UJ Kraków. Dzisiaj Jagiellonki przegrywają to spotkanie 2-0, z nami Natalia Sitarz. Natalia, co tak dzisiaj naprawdę nie zagrało? Bo dużej różnicy pomiędzy tym meczem w sobotnim, a tym dzisiaj nie było. Ja myślę, że zagrałyśmy troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o takie wyprowadzanie piłki, utrzymanie się przy grze, ale no, musimy uznać wyższość drużyny Sosnowca. Zdecydowanie wygrały ten mecz, no cóż powiedzieć więcej. Widzisz jakieś zmiany w waszej drużynie pomiędzy tym meczem właśnie w sobotę ligowym, a tym dzisiaj pucharowym? No, byliśmy bardziej zdeterminowane i bardziej ruchliwe. No, ta piłka już więcej chodziła, więcej tej gry było, ale no, ta pierwsza bramka troszeczkę nam podcięła skrzydła, bo pierwsze minuty weszłyśmy w miarę dobrze w mecz. Pierwsza bramka i trzeba było gonić, no niestety się nie udało. Jakbyś miała wybrać taki jeden plus dzisiaj na koniec, co by to było? Ciężko po takim meczu powiedzieć coś na plus, bo przyjechałyśmy tutaj powalczyć, ale znowu musimy uznać tą wyższość Sosnowca. No, musimy więcej popracować i patrzeć już na ligę. Dziękujemy, życzę powodzenia. Za nami mecz Czarni Sosnowiec, AZS UJ Kraków, z nami trener Krzysztof Krok. Panie trenerze, no dzisiaj niestety porażka pańskiego zespołu, co tak naprawdę dzisiaj nie zagrało, bo dużych zmian pomiędzy tym meczem sobotnim a środowym nie było jednak. No nie ma co ukrywać, że Czarni Sosnowiec są, można powiedzieć, zawodowym klubem. Tutaj dziewczyny utrzymują się z gry w piłkę i mają jakościowo drużynę na wyższym poziomie niż moja. I w momencie, kiedy taka drużyna jest w optymalnej formie fizycznej, trudno z nią się gra i trudno osiągnąć dobry wynik. No nam jeszcze się tak dość mocno skomplikował ten kalendarz rozgrywek, bo mecz środowy pierwszej kolejki, niecałe 30 godzin, mecz z Sosnowcem, w środę mecz z Sosnowcem, teraz w niedzielę z Górnikiem Łęczna, więc no też na pewno ten aspekt motoryczny był na gorszym poziomie niż dzisiejszych gospodarzy. Więc te elementy bardzo dobre, a gra Sosnowca, tak naprawdę nie mieli słabych punktów, wszystkie zawodniczki na bardzo wysokim poziomie umiejętności technicznych i motorycznie wyglądają kapitalnie, były zawsze o tą sekundę, dwie czy ułamek sekundy szybsze od nas, no i dlatego przegraliśmy. Coś zaskoczyło w grze właśnie drużyny Sosnowca pana? Nie zaskoczyło mnie. Ja przypuszczałem, że będzie to kandydat na mistrza Polski, zresztą nie odkryje Ameryki. Może jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła, nie zaskoczyła, no, to, że bardzo dobrze wyglądają fizycznie, gdzie w poprzednich latach, jak graliśmy z nimi, pewnie mieliśmy też trochę więcej szczęścia, że Czarne może trochę gorzej wyglądały albo miały lekki dołek i grało nam się z nimi wtedy może trochę łatwiej. Dzisiaj nie miały i w sobotę słabych punktów, dlatego no, nie mieliśmy szans na to, żeby wygrać ten mecz. Dziękujemy, życzymy powodzenia. Zakończone właśnie zostało spotkanie Czarni Sosnowiec, AZS UJ Kraków. Z nami Nicole Kaletka. Nicole, no chyba dobre spotkanie dzisiaj w waszym wykonaniu. No, myślę, że było to na pewno inne spotkanie niż w sobotę. Widać, że tutaj Kraków fajnie nas przeanalizował, ale mimo wszystko miałyśmy naprawdę dużo sytuacji dzisiaj. Gdzieś ta nieskuteczność dzisiaj była bardziej rażąca niż w sobotę. No, jesteśmy troszeczkę zmęczone, nie powiem. Znaczy, ja mówię o sobie, nie wiem, jak to wyglądało z boku. No, mamy teraz 2 dni do regeneracji, żeby się zregenerować do meczu ligowego ze Szczecinem w sobotę. Ciężko wam się dzisiaj grało z UJ-em? No, każdy mecz jest ciężki. No, z UJ-em zawsze się gra ciężej, bo jest to drużyna dobrze zorganizowana. Widać, że taktycznie też dzisiaj się dobrze przesuwały. Odrobiły zadanie domowe, ale tak jak mówię, no mimo wszystko my dzisiaj, wydaje mi się, że prowadziłyśmy grę i gdzieś tam dużo tych sytuacji sobie stwarzałyśmy. No niestety, no nie wchodzi. Ważne, że weszły 2 bramki, tak, że wygrałyśmy ten mecz i awansujemy do 1/4 Puchar Polski. To był właśnie dobry prognostyk na ten mecz w Szczecinie, czy też dalsze spotkania w tym sezonie? No pewnie, że tak. No myślę, że z meczu na mecz będziemy grały coraz to lepiej.
mamy naprawdę mega potencjał w tej drużynie i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie to wyglądało naprawdę lepiej i no i tyle. Dziękujemy, życzę powodzenia. Za nami mecz Czarni Sosnowiec AZS-UJ Kraków. Dzisiaj sosnowiczanki wygrywają to spotkanie 2-0. Z nami Anna Szymańska, kapitan zespołu właśnie. Jak to z perspektywy bramki? Dzisiaj można począć tylko od obrony. Jak dzisiaj zagrała obrona? Znaczy, no myślę, że bardzo dobrze, bo tak naprawdę pierwszy raz moje dłonie dotknęły piłkę i w 91 minucie, więc myślę, że bardzo dobrze. Więc nasza obrona zaczyna się już od naszej napastniczki, więc cieszę się, że dobrze gramy, przede wszystkim w obronie, że się organizujemy, co cieszy, nie tracimy bramek i awansowałyśmy, więc to, co było do realizacji, to wydaje mi się, że spełniłyśmy. Ta gra w obronie była nieco lepsza od ostatniego meczu, twoim zdaniem? Podobna była, bo i w meczu ligowym i teraz nie straciłyśmy bramki. Bardzo dobrze się organizujemy razem z drużyną w obronie. Dobrze się komunikujemy, poprawiłyśmy tą komunikaty ze sobą, więc to na pewno jest na plus dla nas i mam nadzieję, że tak będzie do końca rundy. Właśnie teraz w sobotę wasz mecz z Olimpią Szczecin. Jakie ty widzisz na te spotkania cele? No, w każdym meczu walczymy o 3 punkty. Chcemy wrócić na pierwsze miejsce, więc cały czas ciężko pracujemy, jeszcze więcej niż inni, bo chcemy wrócić na te pierwsze miejsce. Chcemy mieć Mistrza Polski, Puchar Polski i krok po kroku idziemy w górę. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia.